Cześć, witajcie na kanale Lizer. W kolejnym odcinku gry Assassin's Creed Odyssey, jednym z ostatnich odcinków, bo dzisiaj prawdopodobnie zakończymy już fabułę. To nie oznacza jeszcze, że nie będzie więcej odcinków, bo jeszcze mamy kilka rzeczy do zrobienia, ale dzisiaj wydaje mi się, że będzie finisz fabuły, ponieważ, uwaga, odkryjemy za chwilę, kto stoi na czele kultu kosmosa, bo zabiłem już absolutnie wszystkich czcicieli oprócz tej jednej osoby. Zajęło mi to trochę czasu, dużo grało się między odcinkami. Mam też ulepszoną już na maksa włócznię Leonidasa, czyli jeżeli wejdziemy sobie w zdolności, to tutaj mamy poziom włóczni szósty. Ją się ulepszało właśnie poprzez zabijanie czcicieli. W poprzednich odcinkach też okazało się, co się stało z Daemonią, a dzisiaj odkrywamy ducha kosmosa. Kto to jest? Ja niestety wiem, ponieważ dużo ludzi, no niestety, spoileruje w komentarzach i przeczytałem to w miarę na początku, ale wy, mam nadzieję, jeszcze nie wiecie. Ej, pisali, że kto inny będzie, więc może to nie były spoilery, tylko ci ludzie zgadywali. Aspazja jest duchem kosmosa. Myślałem, że Pythia, czyli ta wyrocznia. No, to nieźle. Jeszcze chyba nie mogę jej zabić, bo ona mi się nie ukazuje na mapie, ale został mi już tylko jeden taki główny quest, czyli wejście do kryjówki czcicieli kosmosa. Więc wejdziemy sobie tam teraz i tutaj widzę, że jest jakaś korona do zdobycia, być może to jest ta część do seta bogini, której mi właśnie, chociaż tutaj też mam jakąś koronę, diadem Perseusza greckich bohaterów, bo brakuje nam jednej części do setu, jak on się nazywał, do setu półboga, który jest dobrym setem dla mnie bardzo. No i być może to jest właśnie ta korona. Także zapraszam was do oglądania. Dzisiaj finał. Zostawcie łapkę w górę, skomentujcie, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi. Bardzo się cieszę, że mogłem nagrywać tę grę, bo jest naprawdę fajnie mi się w nią gra i ma fajne mechanizmy i jest bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o swoją fabułę. Ale widzicie, my tutaj wchodzimy do czcicieli kosmosa, do ich siedziby, a przecież ja tam wszystkich wymordowałem, także ciekawe, czy tam będzie ta Aspazja. A to się dziwię, bo Aspazja to była żona Peryklesa, tak? No i ona tam, no jakby uczestniczyła w tej naszej wędrówce wcześniej również. Aha. Tak, dobra, my już tutaj kiedyś byliśmy, tak jak mówiłem, tylko że wtedy mieliśmy... Myreni? Tu są jakieś takie, wiecie, coś tutaj się dzieje. Alexios! Myreni powinna żyć. Mam nadzieję, że udało mi się dobrego save'a wczytać, gdzie Myreni przeżyła, chociaż może i nie. Może coś tam pomyliłem. Nie mam już żadnego artefaktu i ten trójkąt również nie ma artefaktu. Wszystkie artefakty się wydawało, te trójkąciki, takie artefakty. Alexios. No włócznie, to ojciec. It was never supposed to be like this. Czemu nie tak? Decades ago, a group of people gathered together to uphold a theory which they believed could control the universe. That the world functioned in equal parts. Order and disorder. But some fell lovingly into the wicked arms of chaos, and the cult of Cosmos was born. They abused their power, casting the Greek world into eternal war. One you were created to stop. In destroying the cult, you have done what I could not. You are a hero, but this imbalance comes with a price, my child. Mm-hmm. For without chaos, there is supreme order, a loss of progression and freedom. Patrzcie, tutaj są poprzednie asasiny, tak? Pokazywano. But there is still hope. Tak. Hope in you. Hope in the future you will bring. We must fix the mistakes of the past. Use the staff. Repair the rift in the universe. Co? The world depends on you, Alexios.
You need to be the hero again. No, bo jeszcze mi zostało 10% fabułki, także jeszcze coś tutaj musimy zrobić. Jeszcze nie ma końca. So. Jest Aspazja, okej. You've seen it too then. It's beautiful. Isn't it? What are you doing here? You killed the last member of the cult. Well, just about. What? What? It's true. I was their leader, but only for a moment, it seemed. When your sister came along, it changed everything we were aiming for. I thought Deimos was on your side. Not in the way we hoped. As you know, she's impossible to control. She worked her way to the helm, and then she held even more sway than I did. You agreed with them? The fucking cult? The powers that be in the Greek world weren't doing things the right way. The cult just wanted a clean slate. By way of corruption? Dirty drachmi? They killed people in a war they made themselves! Fueling war was one of the methods, yes. But it was controlled. Until suddenly it wasn't. And then I didn't like what we were doing anymore. Zaraz ona tutaj się oczyści jeszcze z zarzutów, że ona była dobra. Malaka. Malaka. So you're after us. Not you, your bloodline. People like Leonidas, like you, have always posed a threat. Then we met and you surprised me. You were nothing like Deimos. Why not just use me? I was in the palm of your hand. You made me optimistic. That you could help me bring down the cult that had become so corrupt. So? And you did, albeit unknowingly. Serduszko, ten znowu romansuje. On tu już 10 babek wyrwał w tej gierce. Jesteś taka sama jak oni. Nie chciałaś... Nie, no to było ryzyko. Nie, no nie. You're all the same! Selfish and fucking destructive! It was different in the beginning. It wasn't about destruction. It was about redirection. I just don't understand. What about this pyramid? How does it work? Why does the cult have it? I've been trying to figure out all of that myself. It's as much of a mystery to you as it is to me. This pyramid has been worshipped by the cult for decades, and we have used it to replace the Oracle of Delphi, the most trusted person in all the Greek world. Using the people's reliance on a pantheon of dead gods would help to reshape humanity in our favor. The pyramid holds a mysterious power to see into time. But only certain people can activate it. People like Deimos, and the ones in your bloodline. Mm-hmm. But you've seen something too. I don't know how or why, but it did show me something. What did you see? I saw you. In the vision, you destroyed the pyramid and you destroyed the cult. I saw what would come after. After the cult? We will be replaced by a new kind of order. Control under the reign of a philosopher king. There would be a movement away from the old gods towards rational society. Built in a kingdom by the people, for the people. And I must find someone to lead them. But I couldn't achieve any of this with the cult and their chaotic regime. So I let them carry out their plans and let the time of the cult of Cosmos come to an end on its own. Wait, did Pericles know? I wanted to protect him, so I kept him in the dark. He would have had his own opinions, but he was never supposed to die. That is the truth. Lepiej było trzymać go w niewiedzy, nadużyłaś jego zaufania. Nadużyłaś. He trusted you. And in the end, you didn't protect him. Maybe he'd be alive if you'd stop them. Gods know I would have if I could. When Deimos killed him, I knew the original cause was lost. I had to retreat. So, what happens now? We shift focus. We steer towards a new republic under one supreme rule. A dream I'll make a reality. But it is still a dream. One that isn't realistic. Abandon what you know and just imagine. Forget democracy. No more blue and red. Just citizens working for a greater good. This is crazy. It won't work, Aspasia. It didn't work. It's not crazy. It's enlightened.
Once people in Athens get wind of this, they'll come to know they've wanted it all along. Ciekawe, czy będzie jakiś związek z Atlantydą. I'm not sure. You've spent your whole life thinking for yourself. Let go. What I plan will require you to trust me. Come with me. This future's not a dream. Przychodzę, by cię zgładzić. Musimy zniszczyć artefakt. Przychodzę, by cię zgładzić. No chyba tak. I can't let you do this. You've caused so much damage. You destroyed the Greek world. You've proven you have no understanding of what we're doing. I misjudged you. So did I. O, będzie walka. O kurde, patrzcie, bułę mi sprzedała. To co, mam ją zabić? Tak po prostu? Nie pożyła ona. Nie no, zabiję ją, no jednak ona uczyniła dużo zła. Nie wiem, czy to dobrze. Zawsze mogę wczytać. Ja jej nie ufam, tej babie. Nie ma tutaj tego. I can weather any storm. Chyba, że on to zniszczył. No ciekawe. Chyba można tutaj kilka zrobić różnych zakończeń. No to wychodzi. Co teraz się wydarzy? Czy będę miał jakiś quest nowy? To jest pytanie. Diadem Aspazji dostałem. Zobaczymy, czy to pasuje do ekwipunku tego półboga, bo to jednak dobry secik. Tak, zestaw półboga. Dobra, to sobie założę. Dobra, tak wygląda secik. Już ubrany, mamy do niego pełny bonus. No i pytanie, bo teraz nie pojawił mi się żaden nowy quest. Mam z takich głównych questów tylko tą Atlantydę i nie wiem, czy mam ją liczyć jako główny quest. Ale mam jeszcze coś takiego jak zebranie twierdzeń Pitagorasa. Dwa już zebrałem, więc zostało mi jeszcze jedno. Niestety, czy to jest ta góra wielka? Musiałbym tutaj, bo to jest u wybrzeży Lokrydy, więc być może znajduje się to tutaj, w tym wraku, więc tutaj muszę się ewentualnie wybrać. No i powiem wam, że no dziwnie się tutaj zrobiło teraz w tej grze. Jeżeli to było już zakończenie, no to słabe jest to zakończenie. Nie podoba mi się ono, w ogóle nie akceptuję takiego zakończenia na chwilę obecną, bo jakoś takie nie było mocne w ogóle. Mocne było ewentualnie w poprzednim odcinku, ale tutaj jakby to wszystko nie jest tak wyjaśnione, jakbym chciał. Także gram dalej, zrobię jeszcze te twierdzenia i chyba może ta Atlantyda nam troszkę tutaj rozjaśni. Dobra, znaleziono. Te trzy twierdzenia są w dosyć takich ciężkich miejscach do znalezienia. Trzeba troszeczkę poszukać, jedno było gdzieś tam na dnie jakiegoś statku, no, tam gdzie wrak jest statku, także daleko trzeba było wypłynąć na środku morza. Jedno było gdzieś tam też ukryte, a tutaj mamy teraz trzecie twierdzenie. To jest taki dodatkowy quest, więc zobaczymy, czy on nam coś odblokuje. To są sekrety Grecji, więc można się trochę ciekawych rzeczy dowiedzieć. Jednym z nich było właśnie twierdzenie Pitagorasa, ale to już robiłem na streamie tą misję, czy jakoś dodatkowo i nie było. Chyba coś, asasyn nie chce się wspinać. Dobra, idzie. Dawaj, dawaj, dawaj. Zobaczymy, czego się ciekawego tutaj dowiemy. Natomiast jeżeli nic tutaj się nie wydarzy, no to raczej będzie oznaczało, że trzeba zrobić Atlantydę, żeby jeszcze coś tutaj ruszyć z fabułą. A, tu tylko tyle będzie. Tak, ale mamy wszystkie już rzeczy. 4000 metrów. Dobra, on jest tutaj oddalony, to ja tam szybko podróżuję. Dobra, jesteśmy. Pogadajmy z Demokrytem. Gere, Demokrytos. Alexios. What have you brought me? Wszystko. Najpierw możemy dać paradoks. So I found Zeno's paradox. Zenonka. You did. And what did you think of it? Nieskończony podział. The tortoise arrives at a point
Achilles, who is chasing it, runs after it. But after Achilles arrives at the same point, the tortoise has moved on. By the time Achilles arrives at the tortoise's new spot, the creature has again moved further. Exactly. It shows how the universe divides itself infinitely. A mathematical theory hidden in a child's fable. Zeno was clever. Every knowledgeable old man I've ever met was an idiot. But the minds of children are endlessly wise. It took some doing, but I found the Pythagorean theorem. The greatest breakthrough the world will ever know. And now we have it in its original glory. Są taki zadowolony. Pitagoras wynalazł trójkąty, on odkrył wzajemny stosunek tych boków. I thought it might be about the points of the triangle, but the theorem is about the length of the sides. Astute! You're wiser than you put on. The two shorter sides squared, when added together, are equal to the square of the hypotenuse. That was a lot to take in, but I think I found everything. You did. And with this, I can finally form my grand theory. The theory that simultaneously divides and unites all the universe. Czego dotyczy twoja teoria? What is this theory? Using the theorems as evidence, I intend to prove that the universe is divisible into infinitely smaller parts. As we break reality down, the parts shrink, and the space between them grows. Niezła filozofia. Once you prove your theory... Although I aim to prove that the universe is divisible, I hope that the theory can be used to unite people. Ta, ciekawe. All of this sounds ambitious. One can't achieve greatness by attempting mediocrity. But I confess, I have a personal motivation. Everyone always does. Ha! In another life, you would have made a fine student. When I was a student, I loved a poet. But I was so consumed by study, I never told her. I hope to use these theorems to show her my poetry. And maybe to win her heart. No to powodzenia życzymy. If that's what you want to do. What? You missed your chance to tell her once, Demokritos. There's no point in missing. You're right. Idziemy this zobaczyć. Time I will do it properly. To chodźmy. I never would have guessed you were a lover. Jeszcze tak mi przyszło teraz do głowy, że w zasadzie to tutaj może nie ma takiego ostatecznego zakończenia gry. Bo będą jeszcze co najmniej dwa DLC-ki do gry. Co najmniej, bo tam jest wypisane, że są dwa. Mam Season Passa. Więc jeszcze na pewno coś tam będzie tutaj, ale nie wiem, czy to będzie dotyczyło. Musimy ich zabić. Ty, no jak na gościa bez zbroi, to... Muszę go kilka razy uderzyć. Dobra, super, walnąłem nikogo, tak? No to jest tego Demokryta zaraz tutaj nie zabił. I co, dętkę? No i nie ma. Kobity. I'm sorry. They killed her. For it to end like this. After all this time. Przykro mi, stary. You have your theorem and the others. Read them too. It's too late. It's never too late. You can go. In another life, she might have known my love for her. You might have been my student. Imagine the happiness we'd have known. A wise man told me, the richest person in any land is the one who wants for the least. Don't want for the past, Demokritos. I'll leave soon enough. But for now, I think I want for privacy. Take this and... Ważne, że dał kasiorę. To się liczy. Pies chce mnie zabić? Nie będę zabijał pieska. No dobra, słuchajcie. Nie wiem, czy robić już podsumowanie gry. Chyba zrobię to jeszcze w jakimś następnym odcinku, bo jeszcze no, zostało mi coś tutaj do zrobienia w tej grze. Ale dzisiaj to wszystko. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę, skomentujcie, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi. Do zobaczenia w następnych odcinkach. W następnym będzie chyba Cyklop do zabicia. Jak on mnie odkrył, to... Także dzięki i do zobaczenia. Cześć.